czarujący wdzięk który uczynił z Lamiel zjawisko tak nowe dla Paryża i który od razu zapewnił jej pierwsze miejsce we wszystkich salonach kobiet łatwych nie miał żadnej wartości w oczach hrabiego nie podobał mu się nawet wdzięk ten tak pełen pokusy winien był swoją władzę primo nowości sekundo swojej rozkosznej naturalności i temu że Lamiel czuć to było we wszystkim nie zawdzięczała tego czym była jedynie salonom wielkiego świata Rozumiała wdzięk dobrego towarzystwa, nauczyła się nawet stosować go ściśle, ale rozumiała także, że wdzięk przesadny, taki, jaki się wytworzył za Karola X i Ludwika XVIII, to szczyt nudy. Miała wciąż w pamięci salon księżnej Demioso, gdzie aż się rozchorowała z nudów. Ta dawniejsza nuda sprawiła właśnie, że Lamiel była tak urocza dziś. Charakter jej. Ze swoją żywiołowością niemal południową, zawsze byłby jej utrudniał owe powolne i odmierzone ruchy, które za naszych czasów stanowią istotę salonów Saint-Germain. Ale poprzez najbardziej wyuzdaną swobodę widać było jasno, że umiałaby w potrzebie być zupełnie przyzwoitą, w dobrym tonie. Naturalność jej robiła niemal wrażenie dobroci, która dopuszczała do poufałości. Otóż lęk, że nie dość będzie szanowany, ów lęk, który stanowił mękę hrabiego, czynił go ślepym na ten rodzaj wdzięku. Urok lamiel promieniował zwłaszcza na owych wycieczkach wiejskich, które stały się obecnie jej codziennym zapełnieniem dnia. Owi hulacy, mało skłonni do filozofowania, nietędzy obserwatorowie, nie zdawali sobie sprawy z tego uroku, ale byli nań tym czulsi. Jednego dnia. Lardel, jeden z strefnisiów towarzystwa, oczarowany wdziękiem Lamiel, wykrzyknął w zapale – ona jest taka dystyngowana. ona jest czymś więcej – rzekł stary Baron de Prevent, który był dyktatorem młodzieży. No – To dziewczyna inteligentna, którą nudzi dystynkcja i która daje wam coś lepszego, narażając się na waszą wzgardę. Przy swojej łagodnej i wesołej mince, Lamiel… To wcielone zuchwalstwo ona ma odwagę, bardziej ludzką niż kobiecą, urągać waszej pogardzie i dlatego jest czymś nieporównanym. Przyglądajcie się dobrze, panowie, jeżeli kiedy jakiś kaprys wam ją wydrze, nigdy nie ujrzycie czegoś podobnego. Inna osobliwość podnosiła lamiel do nieobliczalnej wysokości. Na biesiadach najbardziej hulaszczych widziało się tę czarującą kobietę wyraźnie nie znajdującą żadnego upodobania w przyjemności, która uchodzi za więź tego rodzaju towarzystwa. Oczywistym było, że rozpusta lub to, co nazywa się w tym świecie, a nawet gdzie indziej rozkoszą, nie ma dla niej żadnego uroku. Niebaczne zwierzenie hrabiego naprowadziło na te poszlaki. Mówiła o rozkoszy pochlebnie, z uznaniem, z szacunkiem nawet, Ach, czymże byłoby bez niej towarzystwo, ale mimo, że się z tym kryła, widać było, że ten Bożek jest dla niej zdetronizowany. Rzecz niedowiary. Lamiel nie była znienawidzona przez kobiety. Niewątpliwie to jej tak nadzwyczajne powodzenie drażniło, ale primo rozkosz była dla niej niczym, sekundo, miała wobec przyjaciółek ton uprzejmy i wesołej grzeczności, który je ujmował. Nigdy poza tym, przy całym swoim dowcipie, przy tym zwyczaju śmiania się ze wszystkiego, których rabiego tak raził, przy swej urodzie tak młodej i tak nieodpartej, nie podkreślała w jaskrawy sposób fizycznych lub moralnych braków swoich towarzyszek. Złośliwość była czymś zupełnie nieznanym w jej ustach. Nigdy nikt nie słyszał, aby sobie pozwoliła na jakąś aluzję do przeszłości często bardzo drażliwej swych nowych przyjaciółek. Nic prostszego, Lamiel nie była wcale pewna, czy te panie czyniły źle, żyjąc w ten sposób. Przyglądała się, wątpiła, nie wiedziała, co myśleć o wszystkich tych rzeczach. Ciekawość była wciąż jej jedyną i palącą namiętnością. Życie, na jakie skazała ją próżność hrabiego dobinie Nervand, miało w jej oczach tylko jedną zaletę. Primo wiedziała z tego, co mówiono dokoła, że tego życia powszechnie zazdroszczą. Sekundo, ten rodzaj życia był przyjemny fizycznie wyborne obiady, szybkie i miękkie karoce, loże dobrze ogrzane, bogate, wybite świeżą materią, strojne poduszkami ostatniej mody wszystko to miało wartość, której niepodobna było przeczyć. Brak tych wszystkich przepychów byłby raził Lamiel, może by ją unieszczęśliwił nie sądzę wszakże ale ich obecność nie stanowiła dla niej szczęścia. Dawne zagadnienie, które ją zajmowało na wsi wójostwa, Żyło wciąż w całej pełni na dnie jej serca. Czy miłość, o której wszyscy ci młodzi ludzie mówią, istnieje dla nich w istocie jako szczyt rozkoszy? I czy ja jestem nieczuła na miłość? Tak, moi panowie, rzekł jednego dnia hrabia do przyjaciół, którzy podziwiali jego szczęście, ja się nie daję omamić temu, co was olśniewa. Czy to jest zaleta, czy wada silnego charakteru, jaki mi dało niebo? Dość, że ja nie biorę się na lep pani de saint owej rzadkiej piękności, którą wy jakby umyślnie psujecie komplementami. Mam niezawodny sposób poskromienia jej dumy. Jak mnie tu widzicie, od dwóch miesięcy, czyli od pierwszego tygodnia po moim powrocie do Paryża, sypiamy oddzielnie. Przechwałka ta zmieniła całkowicie postępowanie przyjaciół hrabiego. Dotąd widząc, że lamiel tak się upaja rozkoszami życia towarzyskiego, że z takim smakiem rzuca się w wir zabaw, uważali ją za najszczęśliwszą z kobiet. Wierni pospolitym i przyjętym w ich świecie pojęciom, które czyniły z rozkoszy jeden z najkonieczniejszych czynników szczęścia, nie pojmowali, aby całkowite zadowolenie dało się połączyć z oddzielnym łóżkiem. Powzięli tedy nadzieję, zaczęli robić projekty. W ciągu sześciu tygodni po niebacznym wyznaniu hrabiego wszyscy jego przyjaciele próbowali szczęścia. Ulamiel. Wszystkim odmówiła skromnie i bez najmniejszej pretensji do cnoty. Kiedyś może, ale teraz nie.